Witajcie kochani w ten piękny, niedzielny dzień. Wybrałem się na spacer. U nas niezmiennie sucho, nie pada, gorąco. Zmieniło się jedynie to, że noce stały się chłodniejsze. Zresztą były chłodne i w czerwcu, więc tutaj nic się nie zmieniło. Dzień stał się krótszy. A dziś chciałbym Wam tak króciutko przybliżyć historię, opowieść, którą jakiś czas temu publikowałem na swoim kanale, ale wtedy miałem troszkę mniej wyświetleń. Myślę, że nie wszyscy obejrzeli do końca film, w którym opowiedziałem tą historię i myślę, że niewiele osób ją zrozumiało, ale tak dziś przy okazji niedzieli chciałbym się takim dobrym słowem z Wami podzielić. Akcja się dzieje w pewnym mieście gdzieś na świecie. Na jednej z ulic sąsiadowały ze sobą trzy piekarnie. Nie muszę mówić, że rywalizowały ze sobą. Jeden z właścicieli piekarni postanowił zareklamować takimi słowami swoją piekarnię, swoje wyroby. Najlepsze bułki w mieście. Drugi, widząc to, co zrobił ten pierwszy, poszedł dalej. Napisał: najlepsze bułki na świecie. Cóż miał począć trzeci, ostatni właściciel piekarni? Napisał skromnie: najlepsze bułki na tej ulicy. Co Wy o tym myślicie? Co te słowa oznaczają? Wtedy, gdy opowiedziałem tą historię, naprawdę niewiele osób zrozumiało i tak naprawdę to chyba nikt do końca nie zrozumiał tej historii, tego przesłania, tej puenty, tej historii. A myślę, że jest ona naprawdę głęboka. Także napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. No tak jeszcze korzystając z chwili, ludzie bardzo często, a zwłaszcza dziś, w dobie internetu, dostępu do przekazu informacji, chyba tak nienaturalnie chcą zrobić więcej niż są w stanie, robią coś na wyrost, nie na miarę swoich możliwości i często może naśladują kogoś, robiąc coś, czego nie powinni robić, więc tutaj nie trzeba naprawdę robić wielu rzeczy i tutaj nawiążę jeszcze do tej historii, nie trzeba wzniosłego hasła napisać, żeby pokazać, zareklamować to w taki sposób, żeby ludzie zrozumieli i żeby komuś coś dać. Więc naprawdę nie trzeba tutaj nie wiadomo czego robić, żeby zrobić coś ważnego, coś dużego. Wystarczy cierpliwie poczekać. Ja też zawsze powtarzam, że nawet zepsuty zegar dwa razy na dobę pokazuje właściwy czas, więc bądźmy cierpliwi, zaczekajmy na ten właściwy moment. Może przyjdzie nam raz użyć młotka, ale żebyśmy zrobili to we właściwy sposób, we właściwym miejscu i zrobimy coś, co ruszy dalej tą całą machinę, tą całą procedurę, nie wiem jak to można nazwać. Także tak by to wyglądało, słuchajcie. No i tak na koniec jeszcze chcę tutaj powiedzieć Wam, że u nas suszy i raczej, bo też pytacie się czasami, czy mi zagraża powódź, no niestety. Albo niestety, no, u nas po pierwsze nie pada. Gdyby nawet popadało, to ja mieszkam w takim miejscu, że tutaj woda naprawdę musiałaby się kilkadziesiąt metrów unieść, żeby, no chyba, żeby poszedł jakiś ulewny deszcz gdzieś tam z tych wzniesień, poszłaby jakaś lawina błotna, no to wtedy mogę się obawiać, ale generalnie tutaj musiałaby się woda unieść kilkadziesiąt metrów, żeby podeszła pod mój dom, pod moje pola, więc tutaj mi nie grozi, ale są rejony, gdzie niestety zalewa woda, gdzie są powodzie. No wiem, że są miejsca, gdzie tej wody jest dużo, idzie fala. U części z Was ta woda już przeszła, zrobiła swoje, a część jeszcze się przygotowuje, także no ja, pamiętajcie o tym, że nie jesteście sami. Nawet gdyby się Wam wydawało, że nie da się zbyt wiele zrobić, to może coś jest po coś, z jakiegoś powodu to się wszystko dzieje.
I też jest takie powiedzenie, że nie ma takiego złego, co by na dobre nie wyszło. No ale trudno tutaj cokolwiek powiedzieć, gdy ktoś przechodzi jakąś traumę, jakieś złe wydarzenia. Ja tutaj jeszcze wam powiem, że w moim życiu też znów zadziało się. Stała się tragedia, a może powiem tak. Znów miałem pogrzeb. 12 września odeszła siostra mojej mamy, czyli moja ciocia, mając 86 lat. 11 lipca odszedł mój ojciec, także po 2 miesiącach i 1 dniu znowu się wydarzyła tragedia. Mam nadzieję, że nie będzie powtórki z początku lat 90. 90-91. Wtedy miałem 6 pogrzebów w rodzinie, z czego 3 w domu. Odeszły 2 babcie i dziadek. No mam nadzieję, że nie będzie powtórki z tamtego okresu, że na tym pogrzebie się po prostu to zakończy. Ja wiem, że to jest taka kolej rzeczy, ludzie odchodzą, ale no takiej kumulacji nie chcę, bo wtedy byłem młodym człowiekiem, inaczej to wszystko odbierałem. Dziś myślę, że chociaż mam świadomość, że trzeba odejść, że taka jest kolej rzeczy, ale też wiem, jaki to jest ból. Dziś bardzo to wszystko przeżywam. Także jeszcze raz tutaj pamiętajcie, nie jesteście sami. Wszystko ma jakiś sam swój ukryty cel. Obyśmy odnaleźli ten sens, cel. A ja jeszcze na koniec wam pokażę. Tak to wygląda u mnie. Jest suchutko, więc widać po roślinności, po drzewach, że no chociaż już jest 21 bodajże dzisiaj września, więc mamy już jesień, to jednak widząc nagrania od innych, u innych, no ta zieleń jest bardziej soczysta. Tu niestety wygląda to tak. Ale mimo tych wszystkich przeciwności, trudności, życzę wam, kochani, sobie i wam wszystkiego dobrego, żebyście potrafili cieszyć się każdą nadarzającą się chwilą. Także trzymajcie się zdrowo, ciepło. Z Panem Bogiem.